Witam Państwa 25 marca 2024 roku. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o uruchomieniu systemu teleinformatycznego do wymiany informacji o fałszywych wiadomościach. Od dziś przedsiębiorcy wchodzący w skład tego systemu mają nowe obowiązki polegające na konieczności blokowania fałszywych SMS-ów. Miejmy nadzieję, że jest to działanie, które uprzykrzy życie cybernetycznym oszustom. Zapraszam na program EcoVision TV. W Muzeum Wsi Opolskiej odbył się 47. Jarmark Wielkanocny. Bardzo urozmaicona oferta artystyczna oraz bogate stoiska wystawców zgromadziły na jarmarku wielu mieszkańców Opolszczyzny. Jest to 47. Jarmark Wielkanocny Muzeum Wsi Opolskiej, ale można by powiedzieć, że od 50 lat organizujemy go, bo dwukrotnie się nie odbył, czyli podczas stanu wojennego w 1982 roku i jak napadła nas covidowa zaraza, jeżeli tak mogę powiedzieć, więc wtedy również się ten jarmark nie odbył. Prawie pół wieku. To jest jedna liczba. Druga liczba też ważna w kontekście dzisiejszego święta, mianowicie po raz 33 muzeum organizowało konkurs plastiki obrzędowej koszonki pisanki opolskiej i dzisiaj podczas naszego jarmarku, jak zawsze, nastąpiło, otrzymaliśmy okazję i tą radość wręczyć dyplomy, nagrody, wyróżnienia dla uczestników tego konkursu i otworzyliśmy również wystawę pokonkursową. Jeśli chodzi z kolei o wystawców, bo bez jakiejś oferty takiej, no nazwijmy to handlowej, bo to de facto jest jak gdyby oferta handlowa, to mamy gdzieś między 80 a 100 wystawców. Mówię między, ponieważ niektórzy wystawcy, tak jak na przykład Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa, no było tam z 15 stoisk na przykład, prawda? A to tylko dla nas jeden kontrahent jest. Więc sporo było tych stoisk. Oczywiście dominowały stroiki na stół wielkanocny, palmy wielkanocne, baśki, ale kroszonki, pisanki, zajączki, wypieki, produkty kulinarne, wędliny. No po prostu dosyć bogata oferta, która myślę, że zadowoliła prawie każdego. Podczas międzywydziałowej uroczystości ponad 70 absolwentów Politechniki Opolskiej otrzymało dyplomy ukończenia studiów inżynierskich. Spora część z tych naszych dzisiejszych absolwentów podjęła również studia na studiach magisterskich. To bardzo ważne, bo dzisiaj to nie tylko studia inżynierskie, oczywiście to jest bardzo ważne, bo na rynku pracy jest to cenny dyplom, ale również musimy pamiętać o tym, że przez całe życie musimy się uczyć i powinniśmy się uczyć, dlatego cieszy nas to, że są na studiach magisterskich, a wierzę, że w przyszłości jeszcze będą utrzymywali kontakt z Politechniką Opolską, korzystając z innych możliwości kształcenia, na przykład studiów podyplomowych czy innych form, które organizuję i na pewno będziemy w przyszłości organizować. Znamy perspektywę zawodową naszych absolwentów, ponieważ śledzimy ich losy, mamy Akademickie Biuro Karier i widzimy, że wielu naszych absolwentów, nawet jeszcze będąc studentami, podejmuje pracę, a po studiach praktycznie nie ma osób, które by nie miały pracy i to nie są najniższe krajowe, które zarabiają, tylko to są zarobki już na naprawdę dobrym poziomie. Politechnika Opolska cały czas otwiera nowe kierunki. W tym roku akademickim uruchomiliśmy 3 nowe kierunki, na przykład analitykę danych w biznesie, gdzie one się cieszą bardzo dużą popularnością. To jest pierwszy rok bez wielkiego rozgłosu, a mamy ponad 70 czy ponad 80 chętnych, którzy podjęli te studia. Na kolejny rok akademicki, czyli 2024-2025, przygotowujemy kolejnych 5 nowych kierunków. Skąd ta wiedza? Po pierwsze, współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mamy przedstawicieli z różnych branż, różnych przedsiębiorstw, mamy w radach naszych dydaktycznych. To z nimi konsultujemy, jak te studia powinny wyglądać i czego powinniśmy uczyć. Informatyka od zawsze mi towarzyszyła. U mnie w domu bardzo dużo też się takich informatycznych rzeczy robi. Może też trochę od ojca załapałam tą pasję i no, wydaje mi się, że kierunek informatyka dla kobiety jak najbardziej. Od zawsze tam powiedzmy z matematyką nie miałam problemów, fizykę też, tam chodziłam specjalnie na dodatkowe zajęcia i tak dalej. Także myślę, że jestem ścisłowcem bardziej na pewno.
Wyposażenie policyjnych kontrterrorystów, pokaz pracy technika kryminalistyki na miejscu zbrodni to tylko niektóre z bardzo wielu atrakcji, jakie podczas Dnia Otwartych Drzwi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu czekały na maturzystów. Odwiedzający Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, młodzi ludzie poznali charakter pracy w różnych wydziałach policji. W miasteczku policyjnym można było oglądać nowoczesne radiowozy i specjalistyczny sprzęt do obsługi zdarzeń drogowych. Policjanci z samodzielnego pododdziału prewencji policji mówili o swojej służbie wykonywanej na terenie całego kraju, a policyjni kontrterroryści pochwalili się specjalistycznym uzbrojeniem. Nie zabrakło również informacji o pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego. Chętni do pracy w policji mogli na miejscu dowiedzieć się, jak zostać policjantem. W ramach cyklu Twarze Opola w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu odbyło się spotkanie z naszym redakcyjnym kolegą Jerzym Stemplewskim. Jest to wydarzenie, naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego, bo ja kiedyś wcześniej fotografowałem innych mieszkańców Opola, które również były twarzami wcześniej, a tu nagle się dowiaduję, że ja też mam być jedną z tych osób. No zaskoczenie duże. Obliczyłem 57 lat, fotografuję i dokumentuję właśnie wydarzenia, jakie mają miejsce w Opolu. Te pierwsze zdjęcia, które robiłem dla celów prasowych, to były zdjęcia sportowe, ale jeżeli sportowe, to tam też twarze sportowców, prawda, rejestrowałem. 12 marca 2007 roku Parlament Węgier uznał dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, a 16 marca taką samą uchwałę podjął Sejm Polski. Rokrocznie organizowane są specjalne obchody tego święta, których gospodarzami są na przemian miasta polskie i węgierskie. W ramach obchodów tego dnia w Opolu 22 marca odbyło się szereg wydarzeń z udziałem gości z partnerskiego komitetu Fejer na Węgrzech. Miasto Opole od ponad 40 lat współpracuje z miastem Székesfehérvár, historyczną stolicą Węgier. Przed Miejską Biblioteką Publiczną miał miejsce pokaz gotowania tradycyjnego węgierskiego gulaszu połączony z degustacją. Oprócz gorącej strawy Węgrzy serwowali do posiłku białe wino. Mieszkańcy delektowali się poczęstunkiem przy ludowej węgierskiej muzyce. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbyło się spotkanie autorskie z kulturoznawcą, autorem komiksów i laureatem paszportu polityki Jackiem Świdzińskim. Spotkanie było skierowane głównie do młodzieży szkół Opola. Autor i rysownik opowiadał o historii komiksu i o specyficznej pracy nad tym gatunkiem literackim, wiążącym słowo z obrazem. Spotkanie prowadziła Agnieszka Ziętarska, która wciągnęła młodych czytelników do rozmowy o swoich ulubionych bohaterach komiksów. Jacek Świdziński ma w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień, w tym dwukrotnie nagrodę za najlepszy polski album komiksowy na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Łodzi. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu i życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym. Miłego wieczoru. Witam Państwa. Czym Putin zapisze się na kartach historii? Historia polityki pokazuje, że każdy rządzący polityk, jeśli przez jakiś czas jest na fali, to powinien wiedzieć, że ten czas szczególnej koniunktury kiedyś bezpowrotnie minie i należy wyczuć moment, kiedy najlepiej odejść, tak aby było to w glorii chwały. To, co jest zrozumiałe w państwie demokratycznym, na przykład kazus Angeli Merkel, niestety jest nieznane w systemie autorytarnym, gdzie wciąż powielane są te same schematy dożywotniej władzy. Pokazuje nam to przypadek Putina.
Gdyby Rosja była państwem demokratycznym, to Putin, będąc prezydentem przez dwie kadencje, odszedłby w 2008 roku. Wówczas byłby wspominany przez Rosjan, ale także przez Zachód, jako ten, który podniósł Rosję z kolan, a zatem mógł być tym, który w podręcznikach zapisze się jako Władimir Odnowiciel. A tu prezydent po raz piąty. Specjalna operacja wyborcza w Rosji zakończyła się sukcesem. Władimir Putin otrzymał historycznie wysokie poparcie. Trzydniowe głosowanie miało być festiwalem rosyjskiej jedności. Miało powstać przekonanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, że nie ma alternatywy dla Putina. To nie zaskakuje. Wielu dyktatorów sięga po rytuał wyborczy tylko po to, żeby imitować pełne poparcie narodu. Wybory te nie mogłyby więc mieć nic wspólnego z demokracją i nie dopuszczono do nich rzeczywistej opozycji. Wszystko tu było imitacją, legalność, otwartość, przejrzystość, kandydaci zewnętrzni, obserwatorzy i niezależność komisji wyborczych. Tym samym uzurpowane zwycięstwo daje Putinowi wolną rękę w przekształcaniu Rosji w kraj neototalitarny. Nie ma bowiem siły zdolnej go powstrzymać i usunąć z fotela prezydenta, ani na Zachodzie, ani w kraju. A zatem dla Putina nie ma znaczenia, jak będą go opisywały podręczniki na Zachodzie. Liczy on na to, że jako Bóg w swoim kraju będzie nieśmiertelny i zapamiętany na wieki. No cóż, drodzy Państwo, Stalin też uważał się za Boga. Dziękuję za uwagę. Profesor Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego, od kilku dni laureat specjalnej nagrody środowiska biznesowego, nagrody Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego. Dodam, że Opolska Izba Gospodarcza kilka lat temu, rozdając laury umiejętności i kompetencji, postanowiła ustanowić własną nagrodę. I laureatem za 2023 rok tej nagrody jest właśnie pan profesor. Gratulacje podwójne, panie profesorze, dlatego że przedsiębiorcy, biznesmeni dostrzegli w panu żyłkę człowieka interesu. Dziękuję za to podziękowanie. To prawda, że laureatami tej wyjątkowej nagrody są nie tylko ludzie biznesu, ale kierowanie taką instytucją, jakim jest uniwersytet, to też firma, wymaga takich zdolności menedżerskich. Prawda? Panie profesorze, książę Jan Dobry kim był? Wiadomo, że był dobrym gospodarzem, bankierem, miał pokojowe usposobienie, wystrzegał się wojen, a terytorium Księstwa Opolskiego poszerzał przez zakup ziemi lub zawieranie umów o przeżycie. Z jakimi cechami utożsamia się pan z księciem Janem Dobrym? To na pewno jestem dobrym człowiekiem, to mogę powiedzieć o sobie. Ta nagroda, ten Jan Dobry, który tu przed nami stoi, to był taki pomysł jeszcze świętej pamięci Karola Cebuli, mm-hmm. który ustanowił chyba w 2014 albo 2015 roku. Ja jestem chyba 9 albo 10 laureatem tej nagrody, a wśród laureatów jest między innymi profesor Nici, a też rektor mm-hmm. Uniwersytetu, ksiądz arcybiskup Nosol, ludzie kościoła, biznesu, a też nauki, bowiem ta nagroda przypada osobom szczególnie zasłużonym w obszarze gospodarki, biznesu, samorządności, nauki, kultury. No, powołał pan przy uczelni fundację Uniwersytetu Opolskiego, która no, jakby trochę ma coś wspólnego z interesem, biznesem. To prawda, więc można to traktować także w takich kategoriach nagrody dla osoby, która dobrze zarządza uczelnią. I mam takie poczucie, bo to jest taki szczególny moment, w którym ja tę nagrodę dostaję. Ja Właśnie chcę to podkreślić, bo w czasie uroczystości, gdy pan otrzymał nagrodę, to w tym przemówieniu po otrzymaniu nagrody powiedział pan między innymi: mam ogromną satysfakcję, że zrobiłem wraz z pracownikami kawał dobrej roboty. Wciąż z tyłu głowy dźwięczą mi słowa Tadeusza Kotarbińskiego z wykładów z filozofii jeszcze z pierwszego roku studiów. Nie bądź gałganem, rób coś, kochaj coś, zostaw po sobie ślad. Panie profesorze, gdyby pana miał zapytać przyjaciel,
dobry przyjaciel i pyta pana: Marek, co ty zostawiasz, odchodząc z tego rektorskiego fotela? Co zostawiasz po sobie? No, kilka takich wyraźnych śladów po sobie pozostawiam. Ja już pomijam to, że zostawiam po sobie prawie 30 lat pracy, tyle ile ma Uniwersytet Pracy w obszarze zarządzania uniwersytetem. Ja swoją samodzielność naukową osiągnąłem w 1994 roku. Też to przypomniałem na tej gali, że w 1994 roku dostałem habilitację. W 1994 pierwsze kolokwium habilitacyjne już w Uniwersytecie Opolskim. I dwa lata później zostałem prodziekanem Wydziału Historyczno-Pedagogicznego, bo tak one się nazywały. Potem przez kolejne 28 lat pełniłem różne funkcje. Dziekana Wydziału, prorektora, no i te dwie ostatnie kadencje kierowania uczelnią. W ciągu tych 30 lat wiele się zmieniło na uczelni i tych kilka wyraźnych śladów po sobie pozostawiam. Tak, no, chociażby ten Wydział Lekarski, bo jest taka głośna wizytówka tych minionych lat. To prawda, ale chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że podkreślić to, co pan tutaj zacytał, pan redaktor. Ja to nagrodę odbieram jako nagrodę dla całego środowiska akademickiego. Nie czuję się odpowiedzialny i nie odbieram tego jako swój osobisty sukces. Chociaż w dużym stopniu zawsze szef firmy odpowiada za jego sukcesy, ale też ponosi odpowiedzialność za ewentualne porażki. Do tych sukcesów zaliczam utworzenie kierunku lekarskiego. Doskonale pamiętamy ten 2016 rok, przyjazd ministra Gowina z tą zgodą. Dobrze, będziecie mogli prowadzić kierunek lekarski. Myśmy to rozpoczęli. Rozpoczęli pracę. Rozpoczęli pracę. W 2023 roku pierwsi absolwenci medycyny otrzymali dyplom. Jeszcze wrócę na moment do tej gali i do pańskiego wystąpienia. Otóż po otrzymaniu tej nagrody dodał pan: w bardzo symbolicznym dla mnie momencie otrzymuję to wyróżnienie, bo to jest właściwie koniec mojej zawodowej pracy na uczelni, z którą związany jestem od 50 lat. Panie profesorze, czy to znaczy, że żegna się pan z gabinetem rektorskim, fotelem rektorskim, ale także z uczelnią, bo tak z tego można by wywnioskować? W tym sensie tak, na pewno z gabinetem rektorskim. To jest druga kadencja, ustawa mówi, że rektorem można być przez dwie kolejne kadencje. Już trzeciej kadencji na pewno pełnić i nie będę. Niedługo zbliżam się do 70 roku życia i też ustawa zabrania podejmowania funkcji rektora, gdy się ma już ukończone 70 lat. Symboliczna, to w pewnym sensie tak symboliczna, bo ja tutaj przyszedłem do Opola. W przyszłym roku będzie 50 lat. W 75 roku przyszedłem tutaj na studia. No i tak zostałem. Ktoś powie, że to jest być może niezdrowy przejaw, czy objaw, czy przykład, że się 50 lat w jednym miejscu. Ale na uczelni pan pozostaje, będzie pan miał wykłady zapewne. Ale zostało to. Chyba w uczelni te ślady pozostawiłem i te 50 lat tutaj dobrze wykorzystałem, nie dla siebie, ale dla uczelni, dla środowiska akademickiego. To co pan będzie teraz robił z wolnym czasem, panie profesorze? Bo nie wyobrażam pana sobie nad Jeziorem Turawskim z wędką. A ja siebie wyobrażam w takiej sytuacji. Na pewno pójdę na roczny urlop naukowy. No tak. Po tych 30 latach kierowania i zarządzania uczelnią potrzebuję trochę odpocząć. Potrzebuję też usiąść do tego, co zaniedbałem w ostatnim okresie, jeszcze do pracy naukowej. Mam taką nadzieję, że w ciągu tego roku najbliższego zostawię po sobie jeszcze inny ślad w postaci takiej książki, która zwiększy moją działalność trochę zaniedbaną w obszarze naukowym, pisarskim. Chcę napisać książkę i zostawić. To będzie też ten kolejny ślad, ale już po Marku Masnyku, profesorze historii, człowieku, który parał się tą dyscypliną naukową przez te 45 lat. Czyli spotykamy się już po raz ostatni z Markiem Masnykiem,
rektorem Uniwersytetu Opolskiego. To na pewno. To Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę miłą współpracę, za wiele spotkań także przed kamerami naszej telewizji. No i życzę przede wszystkim zdrowia. Co prawda uruchomił pan wydział lekarski, więc jakieś tam chody pan ma, ale jednak zdrowie jest najważniejsze. No i sukcesów w tej działalności pisarskiej. Życzę bardzo. Profesor Marek Masnyk, jeszcze dziś rektor Uniwersytetu Opolskiego, był gościem naszego programu. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. W obiektywie naszego reportera tym razem jedna z najstarszych rezydencji na Opolszczyźnie. Zamek w Rogowie Opolskim. Początki tej warowni sięgają średniowiecza, a budowlę wzniesiono na skarpie dawnego koryta Odry. Jak każdy zamek, także i ten ma burzliwą historię. Na przestrzeni wieków przechodził z rąk do rąk, by w 1965 roku stać się filią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Emanuela Smołki w Opolu. Zdjęcia wykonano 36 lat temu, w czasie prezentacji cennych starodruków. W zamku znajdują się najcenniejsze zbiory biblioteczne, między innymi starodruki, rękopisy, grafika i kartografia zabytkowa. Dużą wartość przedstawiają starodruki, wydrukowane w 1499 roku w Moguncji przez Piotra Szofera. Wśród cennych dzieł zwróćmy uwagę na kroniki Leszka Białego. Ten, jeden z bardziej znanych książąt krakowskich, zginął tragicznie w 1227 roku, mając zaledwie 40 lat. Do rządzenia talentu nie miał, za to miał zamiłowanie do kieliszka, co zresztą opisuje w tych pożółkłych kronikach. Tu odnajdujemy zbiory zabytkowe, pocztówki śląskich miast i wsi, a także druki i ulotki okresu powstań śląskich i plebiscytu. Cenny dla dziedzictwa kulturowego księgozbiór nakłada na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną obowiązek szczególnej dbałości i troski o ten zbiór. W ramach projektu ze środków unijnych najcenniejsze i najbardziej zniszczone zbiory są poddawane konserwacji. Między innymi kuracji odmładzającej poddano ponad 40 starodruków i 50 grafik. Kilkanaście litografii z 1860 roku z cyklu Wizerunki królów polskich dzięki żmudnej konserwacji odzyskały swój pierwotny wygląd. Cenne grafiki wymagają żmudnej konserwacji. Trzeba zrobić badania mikrobiologiczne, przeprowadzić dezynfekcję, pomiary pH, usunąć miejscowe plamy i kąpiele oczyszczające, po to, by grafikom przywrócić dawną świetność. Dlatego te biblioteczne skarby można oglądać w gablotach. Opuśćmy sale biblioteczne i poznajmy okolice. Zamek i okalający go zabytkowy park w stylu angielskim to miejsce relaksu i wypoczynku dla dużych i małych. Oto altana ogrodowa z 7 kolumnami, otoczona okazałym drzewostanem rodzimego i obcego pochodzenia. Zamek w Rogowie Opolskim to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Nasza propozycja na wiosenną wycieczkę pod hasłem Poznajmy historię opisaną w starych księgach w towarzystwie okazałych buków. Wiosna mija za wiosną, rok mija za rokiem, częściej mierzysz ciśnienie niż kobiety wzrokiem.